Cześć, to Ernest. W tym filmiku pokażę wam, jak możecie ustawić sobie praktycznie dowolną nazwę Fortnite na PC-tach. Niedawno od youtubera Kendoza dowiedziałem się o pewnym triku, który pozwoli nam ustawić sobie prawie dowolną nazwę na Epic Games. Prawie, bo ten sposób już zna niemało osób. I niki takie jak LOL czy Ninja są już zajęte. Ale warto spróbować zająć jakiś oryginalny nick. Dzielę się z wami tym sposobem, ponieważ nie spotkałem się z poradnikiem o tym po polsku, a jestem pewien, że nie każdy o tym wie. Okej, a więc na czym to polega? Ustawiając swój nick na Epic Games, możemy wkleić przeróżne znaki, emoji, czcionki, a i tak nasz nick będzie można zastosować. Wystarczy, że zmieścimy się w tych 12 znakach i nie będzie zajęty, ale można też używać liter z alfabetów innych języków. W tym materiale skupimy się na greckim i rosyjskim zestawie liter, ponieważ niektóre z nich prawie albo w ogóle nie różnią się od zwykłych liter. Dowiecie się teraz krok po kroku, jak ustawić sobie niemalże dowolny nick. W opisie wkleję linki do obu stron, które widzicie teraz na ekranie. Jedna to klawiatura rosyjska, a druga to strona na Wikipedii o alfabecie greckim. Miejcie je otwarte w nowych kartach. Kolejnym krokiem jest wejście na stronę Epic Games, a dokładnie w ustawienie naszego konta, na które oczywiście musimy się zalogować. Po zalogowaniu wchodzimy w dane osobowe i sprawdzamy, czy pożądany przez nas nick jest zajęty. Jeśli nie, no to po problemie. Ale jeśli otrzymamy złą wiadomość, to wchodzimy na jedną z przedstawionych przeze mnie wcześniej stron i podmieniamy odpowiednie literki naszej nazwy literkami z innego alfabetu. Z rosyjskiego alfabetu litery A, E, O, P i Y praktycznie niczym się nie różni od zwykłych liter. Za to z alfabetu greckiego proponuję używać tylko O, A i V. Ja spróbuję zająć sobie nick Miau. Najpierw skorzystam z rosyjskiego O i zobaczę, czy mi się uda. Wystarczy wcisnąć literkę na klawiaturze i skopiować ją do naszej nazwy. Jak widzicie, ta nazwa jest już zajęta, a więc zamienię jeszcze literę E. Powtarzam ten sam proces, tylko z literą E. I voilà, o teraz mam nick Miau. Zobaczmy, jak prezentuje się on w grze. W Epic Launcherze może to wyglądać trochę nie tak, ale jak już wejdziemy do gry, to wszystko wygląda normalnie. Odpalmy mecz. Jak widzicie, możecie się teraz cieszyć waszym nowym nickiem. Pamiętajcie jednak, że jeśli ktoś będzie chciał was dodać do znajomych, to będzie potrzebował on dokładnie tej samej nazwy, ponieważ to rosyjskie E to nie to samo co nasze E. Więc jak będziecie chcieli na przykład mnie dodać do znajomych, będziecie musieli dokładnie skopiować mój nick, który jest wklejony w opisie. A teraz pozwólcie, że dokończę gierkę. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.